Szkolny Związek Sportowy ogłosił częściowe wyniki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za mijający rok szkolny. Wśród medalistów wojewódzkich finałów jest sporo naszych reprezentantów. W kategorii szkół podstawowych, czyli rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, na trzecim miejscu w koszykówce dziewcząt uplasowały się uczennice szkoły podstawowej nr 1 ze Szprotawy. W piłce ręcznej świetnie zaprezentowali się sportowcy z popularnej siódemki z Żagania. Dziewczyny wywalczyły złoto, a chłopcy srebro. W badmintonie uczniowie społecznej szkoły podstawowej z Żar zajęli drugie miejsce. W gimnazjadzie trzecie miejsce w finale wojewódzkim zajęli koszykarze z gimnazjum nr 3 z Żar. W badmintonie drugie miejsce dla dziewcząt z Łęknicy. W szachach brązowe medale zdobyli uczniowie społecznego gimnazjum z Żar. W sztafetowych biegach przełajowych triumfowały dziewczyny z żarskiego gimnazjum nr 3. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, czyli licealiady, w koszykówce trzecie miejsce zajęły dziewczyny z zespołu szkół ze Szprotawy. W piłce ręcznej uczennice zespołu szkół tekstylno-handlowych wywalczyły srebrny medal. W unihokeju dziewczyny z zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych z Żar zajęły trzecie miejsce, a uczniowie popularnego Prusa zdobyli złoto. W badmintonie reprezentantki Liceum Ogólnokształcącego z Żagania wywalczyły brąz. W sztafetowych biegach przełajowych chłopcy z Żarskiej Budowlanki ukończyli zawody na trzecim miejscu. Do rozegrania pozostają jeszcze finały wojewódzkie piłki nożnej i lekkoatletyki oraz szkół gimnazjalnych w unihokeju. Tu też mamy spore szanse na medale, bo w tych dyscyplinach mamy mocnych przedstawicieli.